Bardzo zależy mi na tym, abyśmy dialog społeczny ustawili w centrum naszych dyskusji na temat neutralności klimatycznej. A ten dialog społeczny ma potężny instrument, jakim jest Rada Dialogu Społecznego, co więcej wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. I moje podziękowania tutaj dla pana prezydenta, który pełni rolę przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w tym roku, za to, że mogliśmy tą dyskusję skonkretyzować i przenieść właśnie na poziom regionów. Ona trwa. Mieliśmy odbytych szereg sesji już w wielu województwach, przed nami jeszcze kilka województw, ale z tego co słyszę, to jest bardzo dobra i bardzo potrzebna debata. Po pierwsze pokazująca, jaka jest skala wyzwania, ale po drugie pokazująca również, jaka jest różnorodność tych wyzwań i szans, które rysują się przed poszczególnymi województwami. W jednych osiągnięcie takich celów jak neutralność klimatyczna, jak ograniczenie niskiej emisji, jak zmiana sposobu produkcji energii, wprowadzenie transportu zeroemisyjnego, to są rzeczy naturalne, które już idą i w których dużo się dzieje. W innych to oznacza o wiele większe wyzwania, to oznacza kwestie ewolucji całych sektorów i myślę, że ten bilans 16 dyskusji wojewódzkich mniej więcej w połowie października będziemy mogli przedstawić i to jest bardzo istotny element wpływający na to, jak my postrzegamy możliwości transformacji energetyczno-klimatycznej całego kraju.